dzisiaj specjalnie nie zapraszałam, już nie chciałam stwarzać jakiejś trudnej sytuacji. Wczoraj mieliśmy koło naukowe Parerga. Była mowa o nadrealistycznej poezji, także, że zupełnie wchodzimy w inny klimat. Twórczość Jana Polkowskiego wydaje mi się, że nie wymaga specjalnego przedstawiania. Może zresztą stąd jest frekwencja, że autor należy do najbardziej znanych poetów, do też swego czasu postaci życia publicznego rozpoznawalnych, więc jeśli ktoś pamięta początek lat 90. może też tę postać rozpoznawać. Na wszelki wypadek jednak wzięłam jeszcze z półki w gabinecie, jeśli ktoś chce, to można sobie pożyczyć, przynieść na moje nazwisko, zostawić na półce z kolei na portierni przy placu Nankiera 15, to jest naprzeciw hali targowej, za małym parkingiem, za na ogół nieczynną fontanną, także nie będzie problemu, żeby ten duży barokowy budynek zobaczyć i zostawić na papierni. Ja tutaj dwie książki przyniosłam zupełnie fundamentalne do poczytania właśnie sobie spokojnie w domu. Mianowicie po pierwsze to jest antologia szkiców twórczości Jana Polkowskiego, żeby nikt nie mówił, że opracowań do tego nie ma. Twórczość jest wielostronnie omawiana. Tutaj zresztą też mamy na sali znawców tej poezji. To jest przede wszystkim poeta, urodzony w roku 1953. Niemniej zdarzało mu się pisywać formy zbliżone raczej do esejów. Czasem się skromnie mówi, że to felietony, ale jednak powiedziałabym eseje. Ich zbiór można przeczytać w książce Polska, moja miłość. Wydaje mi się, że ta książka jeszcze jakoś na rynku istnieje w jakichś niektórych księgarniach wysyłkowych, może u wydawcy. Bo w ogóle oczywiście z dostępnością na rynku bywa źle i jeszcze gorzej. Kompletnie nie potrafię na przykład zdobyć książki z roku 2018 Rozmowy z Różewiczem, ale to są takie osobliwości dystrybucji książki w naszych czasach. W każdym razie ten zbiór szkiców o twórczości puszczam w obieg i można sobie właśnie pożyczyć, zostawić potem na portierni, żeby następnym służyło, z moim nazwiskiem na portierni przy placu Nankiera 15. I druga książka też do takiego pożyczenia, jak ktoś sobie chce w domu spokojnie poczytać, jest to zbiór poezji, oczywiście, że to nie obejmuje jakichś absolutnie najnowszych publikacji, ale powiedzmy, że jest to zbiór solidny i miarodajny, reprezentatywny dla dorobku Jana Polkowskiego, zatytułowany Gdy Bóg się waha. Można się doliczyć około 10 książek poetyckich w dorobku Polkowskiego. Oczywiście jest to o tyle problematyczne, że pytanie, a jak liczyć drugie wydanie, a jak liczyć zbiór, który obejmuje tomiki wcześniej drukowane, dlatego mówię około. Bardzo dobrze został przyjęty jawny, jak gdyby drugi debiut książkowy Polkowskiego, bo publikował w drugim obiegu wydawniczym, poza cenzurą, zaczynał w roku 1978 dzięki podziemnemu pismu Zapis, ale ten powtórny debiut, ten jawny, ten już dla wszystkich, Elegie z Tymowskich Gór, to zostało bardzo dobrze przyjęte przez samego Jana Błońskiego. W tej chwili wyszedł wybór jego pism krytycznych pod redakcją Wojciecha Kudyby. Można tam ten tekst na świeżo przeczytać. Ja go oczywiście pamiętałam, czytany gdzieś w prasie. Wydaje mi się, że w Respublice zupełnie inaczej wtedy wyglądającej pod koniec lat 80. Była to właściwie biało-czarna książeczka formatu B5. Pierwsze pismo, które opuściło drugi obieg i zaczęło być w miarę normalnie dystrybuowane, sprzedawane, ogłaszało wtedy prenumeratę przyjaciół, zachęcało do tego, żeby prenumerować kilka egzemplarzy. To był ten obszar przejścia z dwóch rzeczywistości, tej drugiego obiegu zainicjowanego na dużą skalę w 1976 roku w Polsce,
i porządku mediów, kultury trzeciej RP. Ta druga książka też oczywiście, ten zbiór wierszy też do czytania, żeby Państwo mieli kontekst. Ponieważ książka, o której chcę mówić, nie jest najbardziej dla dorobku Polkowskiego reprezentatywna, nie jest typowa. Nawet trzeba byłoby szczerze powiedzieć, że jest skrajnie nietypowa. Po pierwsze dlatego, że nie jest to poezja. Nigdy jeszcze nie publikował opowiadań. Oprócz wierszy i esejów, czy jak niektórzy chcą, felietonów, ogłosił powieść w 2013 roku, Ślady krwi. Mam wrażenie, że niedocenioną przez krytykę literacką. Jest to powieść, którą na ogół odbiera się przez fabułę, nieco sensacyjną. Osoba mieszkająca za granicą w spokojnym przez dziesiątki czy prawie setki lat kraju, niekoniecznie do dzisiaj, do teraz, ale w 2013 roku jeszcze ten kraj postrzegano jako spokojny, dostaje wiadomość, że ojciec zmarł, jest do odebrania spadek, przyjeżdża do Polski i tutaj konfrontuje się z najmroczniejszymi tajemnicami przemocy drugiej połowy XX wieku i późniejszych lat. Okazuje się, że ojciec był uwikłany w te tajemnice. Główny bohater usiłuje zniknąć. Oczywiście, jak zwykle w sensacyjnych powieściach, ma nieco przyjaciół. Zbiegi okoliczności mogą zbiegowi przyjść w sukurs, ale do końca nie wiemy, czy udało mu się zmylić pogoń, czy nie. Niemniej to jest tylko zewnętrzna powłoka tej powieści, a wydaje się, że ze stricte polonistycznego czy literaturoznawczego punktu widzenia, nieco może formalistycznego, ciekawsze byłoby przyglądanie się temu, w jakim stopniu bohater jest utkany z powieści, które czyta, z klasyki literatury, nawet tej światowej literatury w rodzaju powieści Dostojewskiego. Więc może też w tym kierunku badań intertekstualności należałoby temu tomowi olbrzymiemu, tym Śladom krwi, się przyjrzeć. Opowiadania z tomu Portier mają charakter nietypowy na tle twórczości Polkowskiego, ale odpowiadają wyobrażeniom o tym, czym jest opowiadanie. Tutaj oczywiście może będą polemiki jeszcze, może jakieś uzupełnienia. Ja pamiętam cały czas, co mówił o opowiadaniu Gustaw Herring-Grudziński, autor znakomitych opowiadań, nie tylko Innego Świata, nie tylko Dziennika pisanego nocą, ale znakomitych opowiadań osadzonych zwykle w scenerii angielskiej, czasem włoskiej. No, z reguły są to opowiadania, o których można usłyszeć, że aż dziwne, Polak mógł coś takiego napisać, to jest tak bardzo światowe. Polak oczywiście mieszkający przez kilkadziesiąt lat we Włoszech. I tenże Herring-Grudziński powiedział teoretykowi literatury Boleckiemu, że w opowiadaniu powinna być jakaś tajemnica, tajemnica, od której dreszcz przebiega po plecach, tajemnica wręcz demoniczna. Inspirowały Herringa-Grudzińskiego opowiadania Edgara Allana Poe. I tak bym patrzyła też na Portiera. Tutaj tajemnicą jest na pewno śmierć, na pewno rozliczanie się ze spuścizną dotychczasowego życia w realiach takich, jakie przypadły określonemu pokoleniu. Jeżeli autor urodził się w roku 1953, to najprawdopodobniej szafy do jego domu, domu rówieśników,
nie wiem, wyimaginowanych braci, mogły zapełniać zapobiegliwe żony w latach późnych 70. i co jeszcze nie bez znaczenia, to oczywiście wyjaśniam dla najmłodszych, w latach 80., kiedy na ogół panie kupowały to, co rzucili, to, co się znalazło w sklepie, w jak największej ilości bez względu na użyteczność, a bywały to rzeczy dosyć trwałe. Też niekoniecznie zwracało się uwagę na rozmiar. I dlaczego to były rzeczy trwałe? Mogły być ze stylonu, ze sztucznych włókien, jakieś koszule nocne, halki. Na ogół, jeśli się dziedziczy garderobę po jakiejś ciosi czy teściowej, można się temu przyjrzeć. I tu jest znakomita mikroobserwacja, co zostało po żonie, która odeszła. Halki i koszule, którymi nie można nawet kurzu wytrzeć. Więc te obserwacje na poziomie szczegółu obyczajowego, materialnego, to tutaj jest na pewno mistrzowskie. Natomiast trzeba uważać, żeby nie zaufać za bardzo wizerunkowi poety jako poważnego etycysty. Niekoniecznie w opowiadaniach jest dalej poetą. Może sobie grać z konwencją, może być ironiczny, autoironiczny. Niektóre fragmenty tej książki brzmią tak, jak modne od lat 90. stylizacje na pewnych autorów z dwudziestolecia międzywojennego. I nie wyobrażam sobie, żeby sam Jan Polkowski brał do końca serio taką manierę stylistyczną. Wspaniałomyślni właściciele supermarketu zrobili nam łaskę i ich pokraczny barak wchłonął prawie połowę ziemi obsadzonej dość chaotycznie drzewami. Pod toporem dobroczynnego kapitału, który rzecz jasna nie posiada narodowości, padły kostropatem o drzewie listy rozrośnięte jak otyłe z łakomstwa babska, nieskromnie rozebrane do bielizny brzozy i lubieżne kasztanowce pomarszczone ze starości i pożądliwego podglądania młodych brzuzek. Podobał się wam mój opis drzew? Nie bardzo? Nie szkodzi. Mnie stylistycznie ulżyło. Wydaje mi się, że to jest jednak jakiś klucz, wbrew pozorom, do tych na płaszczyźnie zdarzeń, fabuły podszytych demonizmem, ale jednak opowiadań będących stylistyczną zabawą, przynajmniej fragmentami. Tutaj to jest prawie że jak klamra. Czytałam fragment z 12 strony, a teraz chciałabym ze 137 jedno wyrażenie przywołać. Całość ma 152 strony, więc początek, koniec, mniej więcej. Taka klamra tych stylistycznych gier. Dlaczego widz nie zastanawiał się, czy obrazy nie były wyzwaniem dla nudnej amatorszczyzny postmodernizmu? Więc gdzieś ten krytycyzm wobec postmodernistycznej maniery stylistycznej, gdzieś tutaj na poziomie z kolei formy może być kluczem do zrozumienia niektórych osobliwości. Na tle poważnej, uroczystej poezji, wzniosłej, no tak by trzeba było powiedzieć, poezji Polkowskiego, niezwykle szokuje amatorów, jak mi się wydaje, miłośników jego twórczości, wprowadzenie wulgaryzmów. Ale no właśnie to jest proza. Opowiadanie, podobnie jak każda proza narracyjna, może być postrzegane jako odzwierciedlenie stanu języka, mentalności współczesnych, więc do jakiegoś stopnia to się broni. Oczywiście nie każdego przekonam, ja się przyznam, że w tym wypadku też te wulgaryzmy byłyby dla mnie antypatyczne. To nie znaczy, że w każdym tekście u każdego autora, ale w portierze zgrzytają, jak sądzę. Cała ta książeczka niewielka składa się z 4 opowiadań. Jeśli szukać wspólnego tematycznego mianownika, byłaby nim śmierć, rozliczanie się z życiem. Ten tytułowy portier to jest postać, jeśli ją dobrze rozumiem, w zasadzie drugoplanowa, by nie powiedzieć trzecioplanowa, zupełnie marginalna, epizodyczna. Niemniej
Niesie ona też pewną symbolikę już nie epizodyczną, a zasadniczą. Pamiętają Państwo na pewno, myślę, że jeszcze wszyscy tutaj jakieś tajemniczenia historii literatury, historię malarstwa, lekcje z epoki średniowiecza, tańce śmierci. Personifikacja śmierci to jest zwykle kobieta, jakiś szkielet ubrany jak kobieta, kobieta z kosą. Pamiętamy może obrazy Malczewskiego, gdzie też symbolikę śmierci usiłuje udźwignąć dziewczyna. Natomiast tutaj ja w tym portierze, w tym chłopcu w hotelu widzę właśnie inną personifikację śmierci. Portier. Skojarzenie, może etymologia ludowa, amatorska, nie próbowałam tego weryfikować, prowadzi do drzwi, do bramy, porta po łacinie drzwi. I tutaj to są te drzwi prowadzące na drugą stronę egzystencji, poza życie. Niektóre litery w tytule portier mogą się kojarzyć nie bez powodu ze słowem retro. O ile z tych czterech opowiadań trzy osadzone są zupełnie w czasach naszego autora, mogłyby się rozgrywać losy muzyka, malarza, niedoszłego filologa lub lokalnego dziennikarza, dosłownie w naszych czasach, druga połowa XX wieku i w trzeciej RP opuszcza się kamienicę, umiera się w kamienicy, zostawiając mieszkanie, na które czyha lokalna sitwa. To są te 33 słowa tajemnicze, pierwsze opowiadanie. Wyjątkiem jest tytułowe opowiadanie, właśnie retro. Mianowicie zasadnicza akcja rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Bohater, notariusz, stateczny pan, początkowo wydaje się, że uosobienie bezpieczeństwa, nagle decyduje się wejść wysoko w góry, w momencie, kiedy zaczyna padać śnieg, właściwie kładzie się i czeka na śmierć, rozrzucając przedtem papiery z walizki. Jak gdyby uprzedza II wojnę światową. Bardzo tajemniczy symbol zasadniczej zmiany, zmiany historycznej, zmiany scenerii. Tajemnicze są też te 33 słowa. Na pewno dobrze, uważnie, parokrotnie przeczytać. Ja przeczytałam tylko dwa razy całą książkę. Nie doszukałam się dokładnie tych 33 słów. Czytałam znaczące fragmenty, wyróżnione kursywą w opowiadaniu. Być może o to chodzi, żebyśmy właśnie z tym pytaniem do tekstu powracali. Co to są 33 słowa? Opowiadanie pomyślane jest w ten sposób, że przypomina jakieś geometryczne figury niemożliwe, a przede wszystkim wstęgę Möbiusa. Nie wiadomo, kto jest kim, kto jest narratorem, kto jest bohaterem. Gra z czytelnikiem polega na tym, że w pewnym momencie nie jest to dokładnie z liczby stron połowa opowiadania, ale mniej więcej w środku opowiadania. Dochodzi do zamiany, bliżej końca opowiadania, do takiej zamiany, że właściwie zaczynamy myśleć, kto tutaj umarł, kto jest wykonawcą domniemanego testamentu. Główny bohater J.P., więc inicjały ma takie jak sam Jan Polkowski, umiera samotnie z psem, pies przestaje się ruszać, przestaje jeść w momencie, kiedy pan traci siły, odnajduje się ich leżących razem w brudnym mieszkaniu. Pan zostawił dla psa karmę, ale ten pies się nie ruszył, wiernie umarł razem. I wydaje się cały czas, że sytuacja jest jasna. Policja wzywa
dziennikarza lokalnego, ma szukać tematu, ma myszkować w papierach Denata. Ale z czasem okazuje się tak, że ma tam na 3 miesiące prawo w tym mieszkaniu pomieszkać, przygarnia psa ze schroniska i coś dziwnie, podejrzanie zaczyna postępować tak samo jak zmarły. Patrzę na te zapiski i zastanawiam się, kto jest ich autorem, ten tracący kontrolę nad sobą płaczliwy dziennikarz przygnieciony ciemnością prawdy i nędzą tych, którzy chcą zrozumieć siebie i symfonię z głosem? Moja śmierć rechocząca nad słabnącym, bezradnym ciałem? Czyim ciałem? JP? Moim? Pogrążonym w bezradnej ucieczce? Czy to ja udający dziennikarza? Ja podszywający się pod kogokolwiek? Dziennikarz pokonany przez zetlałego trupa? Mojego gadatliwego trupa? Nierzeczywistość? Nicość? Właściwie pokrywają się, z czasem pokrywają się te dwie persony. Tajemniczy bohater, amator słów, piszący ciągle te same 33 słowa różnymi charakterami pisma na luźnych kartkach i zbierający wycinki, cytaty, na ogół takie znakomite. Tutaj w ogóle myślałam, żeby od jednego z nich zacząć, bardzo to w stylu cesarsko-królewskim. Któregoś wieczoru w powojennym dzienniku Sándora Márayego natknąłem się z kolei, właśnie Sándora by trzeba czytać, na zaskakujące i kategoryczne stwierdzenie. Trzeba wynaleźć nowe litery, bo stare już zużyte, i tak dalej. Medytuje się nad Rimbaudem, medytuje się nad samymi znakomitościami w rodzaju Gottfrieda Benna czy Stefana Georgego. Wielcy poeci, wielcy eseiści, Ben jedno i drugie, zainteresowany nihilizmem, próbujący zachować niezależność w trudnych czasach pierwszych dziesięcioleci XX wieku, łącznie z okresem po 1933 roku. W każdym razie taki erudyta, robiący sobie notatki, szukający świeżych znaczeń, potroszę ten JP to poeta, potroszę filolog, miłośnik słowa, ale właściwie bezimienny zmarły. Interesował go teatr rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka. I są takie momenty, w których zaczynam robić notatki, już boję się, czy ktoś nie powie bluźniercze, a może to jest JP2, a raczej JP do kwadratu, może tutaj gdzieś jeszcze jakiś ślad poszukiwań artystycznych, teatralnych, retoryki Jana Pawła II gdzieś tu się pojawia. Jest to bardzo przekornie pokazane, bo przez atak awangardowego poety na teatr rapsodyczny, teatr Mieczysława Kotlarczyka, w którym to teatrze kształtowała się sztuka słowa przyszłego Jana Pawła II. Kotlarczyk miałby odrzucić druk, miałby preferować